Dzień dobry, witam Was. Kochani, 28 maja. Lecimy pierwszą 500. Piąty lot. Słuchajcie, no nie wiem, kurczę, kiedy to zleciało. I już mamy piąty lot. Także co, dzisiaj 500. I słuchajcie, gołębie wypuszczone o godzinie 6 rano. W tej chwili 12:05. Także zerkamy w niebo już. Zakoszowaliśmy 83 gołębie i jeśli chodzi o wiatr, to słuchajcie, ogólnie to w tygodniu też się tak zmieniało, tak się ten wiatr kręcił, no po prostu pod wiatr, z wiatrem, boczny, z dołu, z góry, no a ostatecznie wyszło na to, że do granicy bezwietrznie. Tak pokazywała dzisiaj pogoda, a od granicy delikatnie wspomagający wiatr, także no, nie będzie chyba to najcięższa 500, a zobaczymy w jakiej kondycji gołębie będą się meldować, także moi drodzy, no oczekujemy, już zerkamy w niebo. Na razie nic nie widać, słuchajcie. A lecimy dzisiaj rejonem. Lecimy. O kurczę, Krzysiek mówi, że widzi gołębia. No słuchajcie, miałam wyczucie chwili. Zdążyłam wam nagrać. Zdążyłam wam nagrać wejście. I jest czwarty. Me wind and rain.
Czeka na piątego. Ale co nie zmienia faktu, że właśnie piąty usiadł. Okej. Okay. Jest kolejny. Ale słuchajcie, nie mam pojęcia, skąd one tutaj się nagle pokazują. No i słuchajcie, z góry faktycznie, kurczę, tutaj szwagier mówi, że widzi gołębia, ale normalnie skropy, ale pięknie. Ua, ha, 6, 7, 3 samczyk teraz usiadł. A tak jak mówiłam, teraz 6-7-3. Pierwsza samica roczna. No dobra, także widzicie przewaga samic na tą chwilę. 4-3. O Jezu, na jakim tempie one schodzą. No dobra, teraz 3. Czyli mamy dychę. Krzysiek, ty oszuście. Katarzyna, nie oszukują. Siadła ta, widzisz w końcu?
Ale szum, no po prostu pięknie. Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Witajcie w środę. Słuchajcie, troszeczkę minęło czasu odlotu naszego niedzielnego. Nie udało mi się do tej pory nagrać parę słów podsumowania. Niestety, dlatego dzisiaj szybciutko, bo chciałabym jeszcze wystawić ten film dzisiaj, maksymalnie jutro. Więc moi drodzy, lot niedzielny. Pomimo tego, że słuchajcie, ogólnie jeśli chodzi o wiatr, to podzielił się na takie dwie fazy. Do granicy, ja wam o tym mówiłam już w niedzielę, praktycznie bezwiecznie. Od granicy, za granicą już wiatr taki wspomagający, ale też troszeczkę boczny. No finalnie, słuchajcie, lot okazał się dużo cięższy niż się spodziewałam. Widać było ewidentnie, że no kilka gołębi było naprawdę takich mocno, mocno wymordowanych. Także moi drodzy, ale nie było to, czego ja się spodziewałam. Ale finalnie druga, trzecia seria na oddział, bo właśnie pytacie, słuchajcie, ja faktycznie zawsze nakręcę te podsumowania w niedzielę bardzo szybko, więc tam dosłownie parę słów o tym, co tak naprawdę no, też widzicie na filmie, a nie mówię o tym, jakie wyniki. Więc moi drodzy, jeśli chodzi o ten lot, to druga, trzecia seria na oddział, a finalnie jeśli chodzi o klasyfikację w oddziale, jesteśmy w klasyfikacji ogólnej na pierwszym miejscu z całości, z 50 na drugim. Także no jest całkiem przyzwoicie. Aha, może warto też wspomnieć o tym, słuchajcie, jesteśmy cały czas, jeśli chodzi o wydolność tutaj gołębnika, na 50%, więc to wydaje mi się, że taki, to jest taki fajny wskaźnik tego, co się dzieje, słuchajcie, tutaj z naszym stadem. Chciałoby się więcej, powiem wam, chciałoby się więcej, ale wydaje mi się, że te 50% jest naprawdę całkiem przyzwoicie. Słuchajcie, chowam się tutaj, zobaczcie co się dzieje, no naprawdę wieje cały czas, strasznie. A ja jeszcze nie podpiłam mikrofonu i pewnie będzie mnie słabo słychać, ale dosłownie 2-3 minuty dzisiaj. A słuchajcie, cały czas też sobie teraz przypomniałam, pojawia się non stop jedno pytanie, czy my wypuszczamy gołębie w poniedziałek po niedzielnym locie? Kochani, wypuszczamy. Wypuszczamy, słuchajcie, na taki krótki oblot tutaj przy gołębniku, jak najbardziej. Ja jestem zdania, a wiem, że niektórzy przytrzymują te gołębie i w poniedziałek one siedzą. Ja jestem jednak zdania, że dobrze, słuchajcie, przy tych zakwasach, które powodują, który powoduje ten ciężki lot, wypuścić je tak, żeby chociaż sobie rozprostowały te mięśnie. Myślę, że... Zresztą, słuchajcie, nawet rozmawiałam z jednym z hodowców, takich czołowych w Polsce, czołowych z mistrzem Polski, i okazuje się, że on nawet w niedzielę na taki krótki oblocik, tak żeby one sobie rozprostowały skrzydła, rozciągnęły te mięśnie,
wypuszcza gołem nie w niedzielę wieczorem, słuchajcie, po locie. Także nawet skłaniam się do tego, że być może spróbujemy również tego, ale w poniedziałek jak najbardziej. Nie jest to jakiś mega obciążający dla nich tutaj trening, wysiłek, ale taki krótki oblot, w ogóle niewymuszony. Zresztą one bardzo chętnie sobie wyskakują po to, żeby tutaj parę gółek zrobić w poniedziałek po przylocie. Także no to jest jak najbardziej wskazane. Tutaj też można, słuchajcie, posłuchać sportowców, którzy też radzą, żeby... Słuchajcie, bo ogólnie te zakwasy, tu nie chodzi o to, że ten kwas mękowy odkłada się, to jest tak się przyjęło, tak się mówi, odkłada się w tych mięśniach, tylko ten ból, który pojawia się właśnie po treningu, to są tak naprawdę takie mikrourazy mięśni. Tam się robią takie stany zapalne i później, słuchajcie, w momencie, kiedy właśnie nie rozciągamy przede wszystkim tych mięśni po treningu, to później pojawiają się jakieś przykurcze, no takie historie, których powinniśmy się wystrzegać. Także to, żeby one tutaj sobie rozciągnęły fajnie te mięśnie, myślę, że jak najbardziej wskazane, moi drodzy. I co? I to tyle, bo teraz się tutaj rozjechałam z tym tematem. A chciałam dosłownie 2-3 słowa. Jeszcze jedna ważna informacja, moi drodzy. Konkurs, który cały czas jest aktywny w naszym sklepie Intergołom do wygrania gołębie. Słuchajcie, planuję zakończyć tą sobotę. Wiem, że on miał się zakończyć dużo wcześniej, no ale widzicie, ta sytuacja, która tutaj rodzinna się nam przytrafiła, tak naprawdę zdezorganizowała naszą pracę tutaj z początkiem sezonu. I tak to się, słuchajcie, odwlekło trochę. Chciałabym, żeby Oliwia przyjechała. Nie wiem, czy jej się uda. Jeśli nie, no to trudno, słuchajcie. Jednoosobowo będę musiała wylosować szczęśliwców, do których pojadą nasze gołębie. Gołębie młode, słuchajcie. Gołębie, które są cały czas, słuchajcie, przytrzymane. My ich nie wypuszczamy. Teraz tu widać te nasze gołębie młode gdzieś tutaj na dachu siedzą, gdzieś sobie tutaj łażą, bo wypuszczamy je tak delikatnie, żeby sobie tutaj, słuchajcie, skakały po dachach, oswajały się z otoczeniem. Ale te, które są przeznaczone na ten konkurs, czekają. Tak więc no, decyzja będzie należała do zwycięzców, czy będą chcieli je przelotować, co tam z nimi zrobić. Ale dobra, ja słuchajcie, jeszcze myślę, że pokażę te gołębie przy okazji losowania. I to słuchajcie tyle. Chciałabym szybko ten filmik zmontować i wam wrzucić, bo słuchajcie, tyły znowu mi się porobiły. Także pędzę. I co? W niedzielę lecimy 300, następnie 2500, także moi drodzy, takie loty, które nas najbardziej interesują, dopiero przed nami. Myślę, że tych emocji będzie teraz coraz więcej. Także bardzo się cieszę na te loty. I tyle, moi drodzy. Widzimy się w sobotę na losowaniu. O, wystraszyły się. One coś tam zobaczyły. Dobra, czyli co, kończę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dużo zdrówka dla was, za waszych gołębi. Pozdrawiam, dobry lot. Cześć.